czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. 4 maja tegoroczni abiturienci rozpoczęli sesję maturalną. Każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowo zdawał maturę z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Dodatkowo, aby zdać maturę, należało przystąpić do minimum jednego rozszerzonego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie przedmiotu. Jednak matura to nie tylko sprawdzian dla uczniów. Przeżywam to dzisiejszy dzień podwójnie, nie tylko jako wychowawczyni, ale jako polonistka właśnie. To jest sprawdzian tego, właśnie moich umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych. Wyniki egzaminów będą znane maturzystom dopiero 3 lipca, a ich młodszym kolegom przypominamy, że trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.powiatraciborski.pl w zakładce Edukacja. W Pietrowicach Wielkich po raz 18 odbyła się ekowystawa. To wydarzenie, którego celem jest promocja ekologicznych rozwiązań z zakresu budownictwa, ogrzewania i wyposażenia wnętrz. Wzięło w nim udział ponad 100 wystawców. Myślę, że nasze firmy po prostu idą bardzo mocno właśnie w te wszystkie nowinki, żeby to wszystko przybliżyć. Ekowystawę otwarto konferencją poświęconą tematyce ograniczania niskiej emisji, a na zakończenie wydarzenia przygotowano atrakcję muzyczną. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół Zakopower. Międzynarodowe zawody pływackie organizowane przez Klub Sportowy Wiktoria Racibórz corocznie odbywają się w ramach współpracy powiatu raciborskiego z niemieckimi samorządami. W tym roku zaproszono także gości z partnerskiego miasta na Ukrainie. Cieszę się bardzo, że miasto partnerskie Horsztyn-Plawni, czyli kiedyś Komsomolsk, przyjął nas o zaproszenie i grupa jest też nieduża, bo nieduża, ale też są pływacy z tej grupy. Pływacy rywalizowali na dwóch dystansach, 50- i 100-metrowym, z podziałem na wiek zawodników. A jeszcze w tym roku sportowcy z terenu powiatu raciborskiego na zaproszenie naszych zachodnich sąsiadów wyjadą do Niemiec i Holandii, aby wziąć udział w podobnych międzynarodowych zawodach. Internetowa rezerwacja terminów ma na celu usprawnienie obsługi klientów, którzy odwiedzają Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Aby zarezerwować termin wizyty w urzędzie, należy wejść do Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu. Po zarezerwowaniu terminu należy 15-minutowym wyprzedzeniem pojawić się u nas w starostwie i pobrać bilet. W przeciągu tych 15 minut my już otrzymujemy informację, że dany klient pojawił się w urzędzie i że możemy go poprosić do stanowiska. Na chwilę obecną można zarezerwować termin związany z rejestracją bądź wyrejestrowaniem pojazdu, ale niewykluczone, że już w niedalekiej przyszłości będzie można zarezerwować termin wizyty w starostwie w celu załatwienia innych spraw związanych z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu. Ideą święta jest pokazanie całej mozaiki kulturowej tej części Śląska, na której na przestrzeni wieków przyszło koegzystować kulturze polskiej, morawskiej, niemieckiej i ukraińskiej. Na zamkowym dziedzińcu zaprezentują się osoby, stowarzyszenia i grupy wszystkich gmin powiatu. W jednym miejscu i czasie będzie można zobaczyć to, z czego ziemia raciborska słynie i jest dumna. Wstęp wolny. Tradycyjnie w czerwcu odbędzie się pływadło, spływ Odrą od Raciborza do Kędzierzyna-Koźla. Tym razem spływowi najróżniejszych pojazdów pływających towarzyszyć będzie hasło „Raduje się serce, raduje się dusza, uczcić niepodległość, pływadło wyrusza”. Współorganizatorem wydarzenia jest powiat raciborski. Kolejny raz Zamek Piastowski zaprasza na Noc z Duchami. W programie wiele atrakcji, m.in. występ magika, fire show, wioska średniowieczna oraz zabawy i animacje dla dzieci. Wstęp wolny. Powrót do korzeni to temat przewodni 9. Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego. W Grodzie Średniowiecznym odbędą się pokazy walk wojów, inscenizacja bitwy i warsztaty rzemiosł dawnych. Imprezie towarzyszyć będą występy artystyczne.